Radio Końcika i zachęcamy. Serdecznie polecamy. Siostry i bracia, kończymy nabożeństwa gorzkich żali w tegorocznym Wielkim Poście. Także żale teraz, są żale w Wielkim Poście, tak. Wigilię Triduum Paschalnego podczas mszy świętej o godzinie 18. Tutaj są te... ...kazanie pasyjne na temat chrystusowych słów wykonało się. Bezpośrednio po tej mszy świętej o godzinie 19.30 w środę odbędzie się koncert pod tym samym tytułem. Gdy mówimy o tym synu, pokornym synem, aby następnie móc na przykład stać się miłosiernym, wiernym i pokornym ojcem. Tu takie partnerstwo dorosłego syna z własnym ojcem, matką winno łączyć się z taką pokorą i szacunkiem. Słuchaj ojca, który cię zrodził. Nie gardź twą matką, tak, nawet staruszką. Niech się weselą twój ojciec i matka, twa rodzicielka, niech będzie szczęśliwa. To znowu chcemy zaczerpnąć te słowa, czy czerpiemy tę mądrość z ksiąg mądrościowych, tu konkretnie z księgi przysłów. Słuchają Państwo Radia Maryja. Jest już godzina pierwsza. Kto jak nie ty uspokoi duszę moją? Za moment audycja, by odnowić oblicze Ziemi. Radio Conchita. Jutro są te egzaminy, jutro dla ośmioklasistów. Również kuratorzy, jak Państwo wiecie, są zaangażowani. To jest w tej chwili priorytet. Na pewno egzaminy są priorytetem. W tym roku po zmianach w systemie edukacji egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony po raz pierwszy. Rozłożony jest na 3 dni. Ma sprawdzać wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w kwietniu, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby w nich 43,8% poparcia, Platforma Obywatelska 25,7%, a Partia Wiosna Roberta Biedronia 8,2%. Tak wynika z sondażu Estymator wykonanego na zlecenie portalu dorzeczy.pl. Do Sejmu dostałby się również Ruch Kukiz 15 z poparciem 6,4% i PSL z wynikiem 5%. Wyniki poniżej progu wyborczego uzyskałyby Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Korwin, Nowoczesna, Razem, Ruch Narodowy i Teraz. Jak zaznaczono, taki układ dałby Prawu i Sprawiedliwości samodzielne rządy. Kilkadziesiąt osób, w tym duchowni i mieszkańcy stolicy, wzięło udział w marszu modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego. Uczestnicy przeszli trasą warszawskiego szlaku martyrologii żydowskiej od pomniku bohaterów getta do Umschlagplatz. Wspólnie odmówiono żydowskie i chrześcijańskie modlitwy. Sławomir Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wyjaśnia, że marsz upamiętnia ofiary zagłady. Wszystkich tych, którzy zginęli w getcie warszawskim, ale i szerzej właściwie wszystkie ofiary zagłady wojennej, czyli tej systematycznej akcji mordowania Żydów, którą Niemcy przedsięwzięli w Polsce w czasie wojny. I no to jest coś, co no całkowicie odmieniło oblicze i Warszawy, i wielu miejscowości, wielu miast i miasteczek w Polsce. Marsz organizowany jest od 25 lat przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Tysiące mieszkańców Grodna na zachodniej Białorusi uczestniczyły w nabożeństwach Niedzieli Palmowej. W centrum miasta, na Placu Sowieckim, odbyła się procesja katolickiej młodzieży i duchownych. Wierni przeszli ze wzgórza Bernardyńskiego do Bazyliki Katedralnej Świętego Franciszka Ksawerego. W kościele katedralnym odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył biskup Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej. W pobliżu kościołów można było kupić palmy, najprościej wykonane za symbolicznego 1 rubla, czyli 2 złote. Wielu wiernych przyszło jednak z palmami wykonanymi własnoręcznie. Gdzie uczono młodzież, jak należy robić prawdziwe pasje.
Włodzimierz Szpac, Polskie Radio, Grodno. Co najmniej 14 tornad to odnotowano nocą w Mississippi i Teksas na południu Stanów Radio Conchita, lo que feme, bro, Conchita, no arriba y mira, su maestro. Radio Conchita. O papieżu Polaku będziemy mówić. Radio Conchita. To KFM Euro Conchita. Barbie Baby Langston. Pierwszy tom dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Książka obejmuje juvenilia, utwory z lat 1939-1946. O tym chyba wciąż niewystarczająco znanym okresie działalności przyszłego papieża porozmawiam w Polskim Radiu 24 z profesorem Krzysztofem Dybciakiem, literaturoznawcą z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa. Profesor Krzysztof Dybciak jest też członkiem Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły i między innymi no też z tego powodu zaprosiłem pana profesora do studia Polskiego Radia 24. A na początku może takie nieco prowokacyjne pytanie. Czy nie jest tak, że bardzo dzisiaj i nie tylko dzisiaj, od wielu lat, od dziesięcioleci, bardzo trudno o ocenę twórczości literackiej Karola Wojtyły, ponieważ ocena ta jest obciążona świadomością tego, kto jest autorem tej twórczości, tak? Bo mamy do czynienia ze świętym Kościoła katolickiego, mamy wreszcie do czynienia z człowiekiem, który w oczach wielu swoich rodaków uchodzi za największego Polaka w historii. Może to jest jakiś kłopot? No, ma pan rację, ale częściowo to jest kłopot dla badaczy literatury, krytyków, ludzi środowiska literackiego. To od początku była ta to niebezpieczeństwo, że wielka postać i coraz większa, dzisiaj widzimy, że to ktoś o wymiarze historycznym, no jakoś zaciąży na ocenach zwłaszcza jego dorobku literackiego, ale to tylko wymiar artystyczny, estetyczny. Natomiast to jest też taka szansa, żeby spojrzeć jakoś z szerokiej perspektywy, z perspektywy historycznej na jego dzieła literackie. Ale jeszcze wracając do tych kłopotów, no początkowo pojawiły się takie głosy niespotykane po debiucie pisarza. Właściwie Karol Wojtyła debiutował jako pisarz, jako papież, prawda? Bo on wcześniej napisał, ale dopiero poznaliśmy jego nazwisko, publikował wcześniej pod pseudonimami, a wiele rzeczy nie opublikował. No i pojawia się nagle nowy pisarz, skończony, no, dojrzały, o swojej poetyce, formach wykształconych literackich, gatunkowych. No? I tu pojawiły się głosy wybitnych ludzi, w ogóle kwestionujące sensowność wydawania. Wybitnych, jak mówię, tu z jednej strony Jerzy Andrzejewski jakby niby tak argumentował, że no, ktoś, kto jest papieżem, ojcem świętym, właściwie nie powinien publikować rzeczy literackich, bo mówi, bo ja nie cenię rynku literackiego czy życia literackiego.
w ogóle współczesnego. No tu z drugiej strony też znakomity krytyk Artur Schadrauer, no taki się mówił reżimowy trochę wtedy, ale znakomity, no też kwestionował w ogóle zasadność wydawania, a no właśnie, bo to jakby jakiś taki zafałszowany odbiór będzie. No więc ta gwiazda literacka Karola Wojtyły rodziła się w trudnej sytuacji, takiej wśród dyskusji żywych. Ja pamiętam, jeśli dobrze sobie przypominam, Kazimierz Dejmek, wybitny reżyser, też zdaje się krytycznie, tak coś sobie przypominam, wypowiadał się, też mówił, że wielki duchowy przywódca, prawda, papież, ale jako pisarz to tutaj krzywił się. Tak, jako dramaturg. Albo też i ludzie teatru przyjęli Wojtyłę. Nie tylko, to jasne, że papież, który był aktorem, trochę tam próbował reżyserować, to dla nich niezwykle ważna postać, ale także pojawił się jako dramaturg i tutaj my kwestionowali, ale no, wybitni reżyserzy inscenizowali jego sztuki, także. Ale no, początki były dramatyczne, mówię oczywiście od kwestionowania w ogóle potrzeby publikacji. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to Karol Wojtyła właściwie nie dał się poznać, zanim został papieżem, nie dał się w ogóle poznać jako poeta, jako dramaturg. Tak, nie wiedzieliśmy tej, no wiadomo. A po co miał się chwalić? Może on, to było jego hobby. Przecież to on nie musiał się chwalić. Nie był snobem widocznie, może nie był snobem, jak wiesz, no ci absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, bo tutaj snobów w Warszawie na przykład nie brakuje. Ile tych snobów, Boże, jak dużo tych snobów. O Jezu, ile tych snobów. O Maryjo Święta, o... Ile tych snobów, ze wsi do wsi. Przecież ta Warszawa jest największą wiochą na świecie. I tak oni jeżdżą ze wsi do wsi. I tak lubią zamieszania takie cygańskie. Lubią, wiesz, jak coś się dzieje. No. Ze wsi do wsi. To były takie dwie role, które trudno pogodzić. Bardzo rzadko udaje się pogodzić i Karol Wojtyła zdawał sobie z tego sprawę. Radio Kącicko, KFM Euro Kącicko, Barbie Babylon, Stomecko, KFM Euro Kącicko, KFM Euro Kącicko, Barbie Babylon, Stomecko. Tak, ja zagłaszaję z Ekim. No koniecznie, no pójdzie. Tamara. Twórca, który łączył taką, powiedziałbym, literaturę profetyczną, literaturę, która bardzo mocno odwoływała się do takiej, powiedziałbym, do dziedzictwa romantyzmu, prawda? To jest ten główny, można powiedzieć, to główny. To.